Witam ponownie w Alan Wake'u. Kontynuujemy, idziemy do... Gdzieś tam idziemy, no. Aha, mieliśmy się spotkać z tym porywaczem. Chyba w Lower Speak to się nazywało, albo jakoś tak. O, nawet punkt zapisu tutaj był, fajnie. Da się to przeskoczyć. A lepiej nie, bo nigdy nie wiadomo, czy stamtąd potem wrócę. Ale kurde, fajnie by było tam się dostać. Takie wyzwanie, nie? Pewnie się nie da, no. Dobra, trudno, nie będziemy kombinować. Idziemy dalej. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. No, czyli już chyba nie trzeba dowodów na to, że to się dzieje naprawdę, co? Więc jak już Barry, taki sceptyk, uwierzył w to... Widział coś przez okno. Ciekawe co? Zielone ludziki? No, więc przynajmniej miejmy nadzieję, że główny bohater nie zbzikował i przynajmniej większość rzeczy, co tu się dzieje, to się dzieje naprawdę. A może Barry też oszalał? No, ciężko stwierdzić, ciężko stwierdzić. Za dużo zmiennych. Tak, wiem, tutaj grozi upadkiem, ale ja tu... Oj, oj, oj. Lepiej nie, lepiej nie. Dobra, ale jak nam Barry już wierzy, no to już jakiś tam postęp jest, tak? Gdzie my w ogóle mamy iść? Tu? Tu na dół? Bo tu jest chyba punkt zapisu. Ominiemy go na razie. Tu jest kartka. Będę chyba już pokazywał więcej tych kartek. One tak troszeczkę też zawsze jakby robiły takie małe spoilery. To już nie chcę spoilerować tą jego poezją. Bo to, co tam znajdowało na tych kartkach, to było, że tak powiem, często właśnie tuż przed tymi jakimiś momentami, co właśnie coś się miało wydarzyć. Więc... Nie wiem, no. Zależy, jak to traktować, bo grając w to pierwszy raz, to tak nie do końca żeśmy w to wierzyli, co pisze na tych kartkach, ale ja teraz ciężko mi będzie te kartki raz, że odtworzyć w takiej kolejności, w jakiej faktycznie je znajdowałem, bo one były losowo chyba. Albo przynajmniej nie w porządku takim, jakim są w menu głównym. W menu głównym są w porządku takim, jakby chronologicznym bardziej. A myśmy je znajdywali troszeczkę tak inaczej, że tak powiem. Nie zawsze w idealnym porządku kolejnościowym. No ale po co męczyć ten tekst i go czytać, skoro i tak to zobaczymy za chwilę, czy tam za dłuższą chwilę, albo za krótszą. Więc już nie będę tym... Lover's Peak was at the far end of the nature trail. No, zaraz tam pójdziemy. Ja się tu jeszcze porozglądam ładnie, czy czegoś tu nie ma, ale pewnie nie ma. Aha, strzałeczka tam była, żeby tu iść. Tu jest ta latarnia zostawiona. Latarnia, czy... Jak to się tam nazywało? Pochodnia, o. No, chyba że no, ktoś bardzo chce, no to mogę na końcu każdego odcinka, czy tam rozdziału, o, może bardziej rozdziału, mogę, że tak powiem, zapodać tak, żeby już nie było spoilerowo, tylko już sam, że tak powiem, sam ten tekst na sucho. Batman tu mi za wyskoczy.
Ogólnie to chyba chodziło o to, że taki miks książki z grą, no. Że myśmy mogli to, aby zapoznać się z częściami tej historii poprzez te strony. Tak, by już, że tak powiem, coś tam przeczytać. A potem dopiero to doświadczaliśmy jakby w postaci gry już, tak? O! Wrownicy tu jacyś grasowali. No ale nic nie ubędzie chyba tym, że nie będę tych stron wrzucał. Zaoszczędzimy może czas. Najwyżej będę je odtwarzał na sam koniec filmiku, że nie trzeba będzie ich obowiązkowo oglądać. Chyba ktoś zbił światełko. Dobra, bo się rozgadałem, a tu trzeba ruszyć z fabułą dalej. Co tutaj napisali? Do not feed wild life. Aha, dobra, nie dokarmię zwierząt. Dziki. No i ci dziwni opętani przy... Oj, Jezuniu! Co to leciało? Budka telefoniczna, no. W dzisiejszych czasach już by to nie przeszło chyba. czy tam 14 lat temu, no to był taki trochę wymierający już gatunek budki telefoniczne. Teraz już chyba w ogóle ich nie ma. Gdzie mam teraz iść? Bo się zgubiłem. Przyszedłem stamtąd? Czy stąd? Tu chyba mam iść, tak? Tak. A tamtym szedłem, czy szedłem innym jakimś? Nie, tam szedłem, to idę tu, pewnie pójdę potem tam, no to jest taki... Taki labirynt trochę, no. Będę unikał gościńca, bo tam napadają na pielgrzymów. Będę chodził po krzakach bokiem. Kurde, duch morku tutaj też jest. Tam coś się świeciło jakby. Muszę zobaczyć drogowskaz, bo teraz nie wiem, czy idę w dobrą, czy w złą stronę. Czyli tam mam iść, to idę najpierw tu. Zobaczyć, co tutaj jest. Na pewno będzie strona. Po co je zbieram, ale no już taki jestem niestety. Taki jakiś mam dziwny nawyk zbierania takich wszystkich rzeczy. Oczywiście w grze, no w rzeczywistości nie szperam po śmietnikach. Ani nie zbieram śmieci z ulicy. W In Real Life to już większość tych takich znajdzie, to już by było, można by powiedzieć, nawet i kradzież. No bo wyobraźcie sobie, że chodzicie sobie po, nie wiem, po sterunku policji i zbieracie kubki z kawą albo, no nie wiem,
jakieś kartki, no to zaraz by was zamknęli, nie? Ale w grach tak trochę inaczej z tymi znajdźkami. Można je wziąć i nikt nie zauważy. Duch mroku, przestań szumieć mi tutaj, bo próbuję coś mówić i nie mogę się skupić. Leżymy tutaj. Jest światło, brawo, punkt zapisu. Amunicja znaleziona. Na razie nie przysparzają mi problemu. Są drażniący, ale no idzie ich pokonać jeszcze. Dobra, zgubiłem się. Wszedłem ze szlaku, tak to się kończy, no. Ojejejej, zawiesiłem się, ratunku! Mam tam iść? Bo widziałem takie drzewo jakieś i nie ma go teraz. Minąłem to drzewo? Aha. Tu chyba było. Fajne drzewo. Takie przecięte w pół. A, to jest, został tylko korzeń. Taki pień. Piorun walnął w 37.
O, trzeba uruchomić generator. Co my tu mamy za dobroć? Oho, nie zadzwonię po policję. Telefon poszedł z dymem. Jest strona, ale to nie wiem, czy mi potrzebna do czegoś, ale jest. A, tam się chyba nie powinno schodzić. Uwaga, na niedźwiedzie! O! Co tu pisze? Coś tu pisze. I słychać płetwonurka. Taken are filled with darkness. Filet. Co, że opętani przegrali z mrokiem? Czy zostali przez niego? Dobra, nie będę tego analizował, bo i tak wyjdzie głupota jakaś. Te baterie się skończyły. Jak się kończą baterie, to trzeba, że tak powiem, czekać, aż się sama latarka podładuje. Nie wiem, na co ona działa, na wiatr. Bo tak mogę od razu wymienić baterię i mam już prąd. A tak jak padnie, no to trzeba troszeczkę poczekać. Sorki, małe cięcie było. I stąd już dzwoni do drzwi czasami. Dobra, idziemy tam. Przyszliśmy stamtąd. A tu jeszcze jest droga, tu jest droga, tam jest droga. To tu pisze. Żeby być chyba na ścieżce im chodziło, tak mi się wydaje. Dobra, tu nic nie ma. Tutaj, stąd przyszedłem chyba. Dobrze mówię? Nie. Tutaj chyba... Nie, tu nic nie ma. Ślepa alejka. Ja już jestem pod tą wieżą? Ło, jak blisko.
Jak ta sztuka współczesna. To jest chyba te drzewo, te duże. Tylko fragment z niego został. Tam u góry byłem? Co tam jest? No chyba byłem tu. Na początku, jak z nimi walczyłem. Się nachodzę tu mimo wszystko. A tam coś jest, tu coś jest. Da się tu wejść? Chyba nie. Zamknęli. Jakieś zamurowanie nastąpiło, ale można przeskoczyć. To ja wolę nie skakać, bo nie wiem co tam jest. A tu jest takie coś. Ile to drzewo lat ma? No to hop! Kolejka będzie. Shit. Gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move.
Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Myślałem, że on do mnie strzela, ale strzelał do tych opętanych. Na mnie nie ja muszę strzelać, tylko ten gościu, nie? Ale nie ufam mu. Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, dammit! It's open. Move it or lose it.
coming! Die already! That's what I got for you! Come on! Only sissies are afraid of the dark! Better get ready. They'll be on us soon. No to chyba dotarliśmy. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her off. Kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. No to pora na cięcie.